It looks like I am going to be the one to tell you about the exiles. You see, normally they don't let me do this kind of thing on account of my mouth running where it ain't supposed to, and I'm just so excited. I think I might wet my britches. Uh-oh. To jest trochę przypomina te achievementy, ale jest inne. Jest dużo rzeczy ciekawych do roboty. A, to jest Explorer Scavenger Hunt. Trzeba coś wykopać. Dużo interesujących zadań. No to jest właśnie ta część. I każda z tych czterech podklas ma tutaj coś innego do zrobienia. To mnie bardzo cieszy. Panie boskie. Nie, dobrze. Nie będę się tutaj wdawał w czytanie tego wszystkiego. Ma 13 poziom ten rajdek. Ale to są nasi ludzie. Zobaczę, może tu jest jakiś transport. No to liczę. Jest jakby nie patrzeć osada. I przy użyciu tego transportu wrócę do tej pierwszej. Ale widzicie, jakby gdzie można zabrnąć w poszukiwaniu przygód. Jakoś nawet przeszedłem tą drogę. Nie zostałem zamordowany haniebnie i szybko. Zerknijmy, czy tutaj są usługi taksówkarskie. To już jest... Nie, no są. Jak widzę, nasz statek wylądował. Można coś sprzedać, można coś kupić. A to jest jedna z budowli wzniesionych przez... osadnika. Ciągle zapominam. Jak się na nią kliknie, to można dostać jakiś fajny buff. Deflect, czyli jedna ze statystyk została podniesiona. A tutaj wyraźne jest wskazanie, gdzie jest lokacja na mapie. Tu mogę zrobić. Dostałem. Mogę coś zbierać chyba. No bo pewnie się wiąże z profesjami. Jesteśmy na obszarze absolutnie niezbadanym, jeżeli chodzi o mnie. No, to jest jakiś obiekt wiedzy. Czyli lore object. Można się czegoś dowiedzieć pewnie z tego. No, można sobie przeczytać te wszystkie rzeczy. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Cała masa informacji. Ta historia jest tutaj piekielnie rozbudowana. A to jest Recall Point. Dobra, skoro mam Recall Point, to pewnie mam jakieś urządzenie, które pozwoli mi wrócić. Tylko gdzie ono, to urządzenie jest, co? A, proszę. Dobra, jaki to ma cooldown? 20 minut. Ale najwyższa pora wrócić. Chociaż z strony poczekajcie, nie poddawajmy się tak szybko. Sprawdźmy, czy tu są jakieś usługi taksówkarskie. Bo mamy mailbox. Potem będzie łatwo tu wrócić. Nie będę musiał już biegać. To jest transmit terminal. Aha, taksi kiosk. Kiosk. Właśnie nie mówię. Proszę, mam go przed oczami. To ze Star Wars The Old Republic nauczyłem się mówić kiosk zamiast kiosk. Kiosk. No to wracamy. Można tu się przylecieć, ale. Lousy stinking chore. 3 years and I find out they were joking about which side of the road they drive on. Patrzcie, jak to jest z jajem zrobione. Liczyłem na sporą widoczność, ale widzę, że mgła... Wow. Patrzcie na to. Ah, I guess that's you, friend. I will admit, my bar's even lower than my undercarriage. Skubany taksówkarz do mnie zagaduje. Znowu jakaś mgła delikatna. Ale to jest piękne pole widzenia, no. Absolutnie mnie zaskoczyła ta gra. Znaczy, ja się spodziewałem, że ona będzie ciekawa, że... Znaczy, nie, trudno się spodziewać, że gra będzie miała w sobie to coś. Czy spodziewałem się, że będzie niezła, ale ona ma w sobie to coś. Ja z Nexosem sporo gadałem na temat tej gry. On jest zachwycony już od dawna, on śledzi ten tytuł znacznie dłużej niż ja. Muszę mu przyznać rację. To naprawdę wygląda dobrze. Tutaj możemy wrócić do tych zadań.
Ale tutaj mam jakiś quest do oddania. Niecałe pół kilometra stąd. Przebiegnijmy się ten kawałek i go oddajmy. Kurczę, no. Coś mi mówi, że powinienem już kończyć, ale z drugiej strony chciałbym posiedzieć jeszcze z wami. Chcę pograć. Ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy są tutaj ze mną, bo to jest taki dosyć wymagający materiał. Podejrzewam, że znowu kolejne misje. Trzeba by się zająć tą eksploracją, co? Pozwolę sobie oddać tego questa, no bo on jest do oddania jak najbardziej. To jest chyba kolejna osada gdzieś tutaj, dosyć blisko, nie? Ja w ogóle udałem się do takiej bardzo poważnie levelowej. Kolejne. No, Explorer będzie miał co tu robić, naprawdę. Nie przerażajcie się tą ilością, ja z wielką radością reaguję na to, że te zadania tutaj są. One pozwalają mi robić coś innego i coś innego niż inni gracze. Można oceniać te questy, to jest, wiadomo, beta, ja sobie to podaruję. Bo jednak nagrywam. Co to jest? Co jest? Basic Attribute Enhancement Station. To można poprawić atrybuty. Dajmy sobie Moxie, bo to zwiększa moje szanse na trafienie krytyczne. Dostałem buffa. A, takie rzeczy. No, dobrze. Dobrze. Dobrze, zatem. Możemy tutaj? O, to też Spellsinger. Chyba będę grał tą klasą później, bo mi się strasznie podoba. Oj, przepraszam was. Nie dość, że kaszle, to jeszcze mi się odbije. Co za człowiek? Wow, wow. Jest jakiś coś potężnego. Do mnie nie podchodź, bo to jest jakaś cholera. Jest jakiś event nam się trafił. Trzymajmy się z daleka. Spaliłem go? Załatwiony. Nieźle. Nieźle, to się event pojawił. Ni stąd, ni zowąd. 314 metrów. Chompy the Devourer. Coś tu krzyczą. Jest jeszcze jakieś zadanie do wzięcia, to sobie wezmę. A co mi szkodzi? Need your assistance. Now. Technology was religion. Need your assistance. Now. Go, 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 go. Need your assistance. Now. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to... Znaczy, jakby chcę wrócić do tych moich zadań eksploracyjnych, bo one są takie niezobowiązujące. Jakby jak robicie questy, to idziecie od punktu A do punktu B, to właściwie każdy gracz musi to wykonać. Natomiast zadania eksploracyjne są wasze, są charakterystyczne tylko i wyłącznie dla waszej podklasy. I to jest taka przygoda sama w sobie. Idziecie tam i... Ciekawe, co znajdę w środku, kurczę. O, 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 zobaczcie. Mam tutaj zejść? Wow. Ostatnio. Double kill. Tak jest. No i na dzień dobry. Wizyta w jaskini. Trochę nas przestraszyła, co? Nie wiem jak was, ale mnie. To jest tylko i wyłącznie moje zadanie. Nie spotkam tu innego gracza, chyba że też się zajmuje eksploracją, tak jak ja. No właśnie. Jak ten tutaj. Double kill. No i on. Jakaś torba. Torby mam tutaj. Plus 4, plus 6, plus 4, plus 3. One informują, ile macie miejsca dodatkowego. No plus 3 to nic wielkiego nie znalazłem. Niestety. Zaczyna mi się kończyć miejsce w plecaku. A sprawdzamy sobie dalej. Jest zadanie. Uuu, jakiś miecz.
Odnaleźliśmy miecz. Tu ciągle musimy eksploracji dokonać tego miejsca. Dobra, spróbujmy. Jestem ogłuszony. Ciekawa mechanika. Double kill. Trzeba szybko naciskać. No nie mam specjalnego powodu, żeby mordować tutaj te bestie. Chyba że punkty doświadczenia, ale to nie jest takie ważne teraz. Holender, w czerwcu dopiero ta gra będzie miała swoją premierę. A ja, prawdę powiedziawszy, już teraz się doczekać nie mogę, by móc pograć pełną wersję. W ogóle też zabawne, jak wejdziecie do takiego miejsca, to tracicie sygnał GPS i wasi sojusznicy nawet z grupy mają poważny problem, żeby was odnaleźć. Bo nie widzą was na mapie. Na tą stronę musimy się udać. Jest, no wiecie, znaczy można się teleportować pewnie poza to, ale... Double kill. Tak jest. Mamy jakiś magnes, który przyciąga do nas lód. Bardzo dobrze, nie trzeba łazić, nie trzeba się schylać po wszystko. 215 metrów, rzućmy okiem. Nic tu nie zobaczy. Ale zaraz, tam też są kolejne zadania. Double kill. Challenge begins. Dobra. Tu widzę, jest inny eksplorator jeszcze. I tutaj też można sobie wykonywać te zadania, ale one wymagają strasznego pośpiechu. Ja jestem taki koleś, co się nie lubi spieszyć. To już moja cecha. Więc z reguły te zadania, które wymagają pośpiechu, to ja olewam. A chyba że jestem z kimś w grupie, to wtedy jest łatwiej, szybciej, jakoś sensownie. Ale go ktoś trafił jednym strzałem. Dobry kierunek mamy? Bardzo dobry. Zobaczcie, jaki to jest obszar wielki tutaj pod spodem. Obszar, którego nie znajdzie nikt nie posiadający mojej umiejętności. No to taka ciekawostka. Taka ciekawostka, jakby... Mission complete. Jest. Eksploracja przeprowadzona. Do jakiego stopnia zmienia się wygląd świata gry i jakby dostęp do questów w zależności od tego, jaką sobie wybierzecie tą podprofesję. Proszę, mamy zadanie kolejne. Trzeba wyjść chyba na górę. Tym znaczkiem są oznaczone zadania dla Explorera. Miejsce dostępne dla Explorera. Czyli odkrywcy. Jest poziom na tym tutaj obywatel. Ja ci kręcę, patrzcie, gdzie my jesteśmy. W jakimś totalnym szczycie skały. Jak tu się nie zachwycać, kurde? Może za jakiś czas to się wyda wtórne czy coś, ale... Ale nie teraz i nie dzisiaj. Zająłem ten teren. Nieźle. Czyli jakby to jest też moje zadanie jako eksploratora. Oznaczać miejsca flagi. Flagami zaznaczać, że... O, coś tu leci. Że ten teren należy teraz do Dominium. Co się odbywa? Jakieś szaleństwo. Jakieś wrogie śmigłowce nadlatują. Ma swoją własną deskorolkę, skubaniec, a ja tu muszę biegać na krótkich nóżkach. Ale nie sympatyczne są te stworki. Sympatyczne one. To nie są takie luźne ludki, miłe i grzeczne. To są skubańcy wynalazcy, którzy bardzo lubią pracować nad bronią. I w związku z tym... Nie zrobiłem tego zadania, co?
To jest, w związku z tym są niekoniecznie są pozytywni, jakby. Budują broń, lubią produkować rzeczy, które sieją zniszczenie. Przyjazne wiewiórki, można by pomyśleć, nie? A tu taka niespodzianka. Dobra, co my tu mamy? Bo jeszcze tego questa nie wykonałem. Zobaczę, co on tutaj ma jeszcze do powiedzenia. Może to jest quest powtarzalny? Bo to wszystko mam powrót, tylko tutaj, ten inżynier. Ale ten inżynier w zupełnie innym miejscu jest. Przejdźmy się jeszcze tutaj. Gorzej, że nie mogę wyświetlić mapy tej lokacji. Czyżby wyglądało na to, że utkniemy w tej kopalni na dłużej? Znaczy kopalni w tej jaskini. Może tak, może nie. Przebiegnijmy się, no w końcu jestem eksplorerem, nie? Ła. Ha! Wykryłem kamienne drzwi. Rany, Jolek. Zostało 38 sekund. Double kill. Super kill. Tak jest. Super kill. No mogłem to robić, bo tutaj jest, zobaczcie, 14% już. Challenge failed. Double kill. Triple kill. A, wyłączmy. Trudno. Trudno. Ja jestem z tych, co się nie spieszą. Okay. Tych ilość tych zadań takich dodatkowych jest równie długa, nawet dłuższa niż tych zajęć podstawowych, tych questów podstawowych. Double kill. Triple kill. Mam cię. A, inwentory pełne. No tośmy wpadli niestety. Nie chciałem sprzedawać, myślałem sobie. A, kurczę. Może mi się przydadzą do czegoś innego. Trzeba niestety zrobić recall. Przez moją głupotę cała eksploracja jaskini. Czekajcie. Tu jest quest zaraz obok. Cholera, głupie byłoby go stracić, nie? Już ciężko będzie tu wrócić po tym, jak nie będę miał wskazówek. A to odnaleźliśmy jakąś tarczę. No dobre. To przejdźmy się jeszcze, trudno. Ale w którą stronę? Lewo czy prawo? Cholera wie. Rzeźnik? Chyba jakiś łotr. Tutaj też jest. Tych Moody's, można ich pozabijać. Część rzeczy mogę wziąć, bo się stakują. Dobra. Krótko mówiąc, to raczej nie była dobra droga. Bo ta odnoga tutaj jest zamknięta. No dobra. Ach, zaciem go. Tej rzeczy mogę... Wow! Łapka. Ale tu nic do wzięcia nie ma. Oprócz tego, że mi się tu pojawiły nowe potworki. Double kill.
Triple kill. Jest. No mi się kończą też tutaj buffy. Bierzmy się zatem w drugą stronę. Ach, ja ciągle otwieram mapę z nadzieją, że zobaczę coś fajnego. Ale efekt jest taki, że nie znajduję. 88% mamy wykonane tego zadania. What do you need? I was waiting for you. Take your time with killing. No proszę. No i tyle fajnych rzeczy, ja nic z tego nie podniosę, no trudno. No i coś czuję, że ta walka... Budowała mi się tarcza. Ja się kręcę. Patrzcie, jeszcze tarcza mi się zaczęła odbudowywać w trakcie walki. Co mi uratowało życie. Przedjąłem. Przy każdym poziomie widzicie, co macie ciekawego. O, na przykład nowa zdolność. Salvaging, czyli pozyskiwanie. Zwiększyły się atrybuty. Można sobie rzucić na to okiem. Dodatki do broni. Mamy jeden punkt AMP. To jest coś w rodzaju drzewka talentów. Nazwijmy to bardzo oględnie, to jest bardzo dużo rzeczy. To potem można resetować na szczęście, ale jest tu mnóstwo ciekawostek. Support utility, coś tu mamy ciekawego? Chyba nie. Dobra. Użyjmy tego. Dobra. Weapon attachment, czyli jakiś dodatek do broni widoczny można. No właśnie, a tu jest dodatkowy pasek, gdzie powinienem mieć strzykawkę steampacka. To się nawet nazywa steampack, żeby wszystko było jasne. Cholera. Mamy oczywiście wyjście z tego miejsca przy użyciu teleportu, ale ja mam strasznie potrzebę sprawdzenia tego dokładnie. Już mnie zauważyli. Double kill. Ja załatwiłem obu. Przejdźmy dalej. O. Tu jest wyjście. No to elegancko. Żeśmy tą lokację dosyć dokładnie przeglądnęli. Tada. No i pięknie. Pięknie to wygląda. Dokąd nas kierują te questy? Do Bloodfire Village. Jest dużo rzeczy do oddania. A wcześniej mówiłem, że w zasadzie nie oddaje się questów. No, najwyraźniej się oddaje. To jest coś, czego nie wiedziałem. Teraz wiem troszkę więcej, pograłem tutaj siedząc z wami. Ale jakoś mi to nie przeszkadza. Nie wiem jak wam, ale... Myślę, że można wrócić zupełnie spokojnie. Posprzedawać rzeczy. I tyle. Ale mam nadzieję, że pogram w to trochę na streamie. Mam nadzieję, że będzie wam się to podobało. No i proszę. Są delikatne problemy z dźwiękami. Wy tego nie usłyszycie, ponieważ ja jestem cwany YouTuber i zawsze obrabiam te rzeczy tak, że są niezauważalne. A też dużo osób odbiera to tak, że ja staram się pokazać grę lepszą niż ona jest faktycznie, ale mi bardziej zależy na tym, żebyście wy spędzili miło czas. A miłe spędzenie czasu polega między innymi na tym, że człowiek ma pozytywne wrażenia z tego, co ogląda. To jest, co ja sprzedałem, kurczę. Aha, dobra. Sprzedałem jakiś Greatsword. Przez chwilę myślałem, że to jest... support power, to sobie zostawmy. Może kiedyś będę musiał albo leczyć, albo coś wspierać drużynę. No, 4 sloty.
sobie sprawdźmy jeszcze tu inwentory. Dobrze patrzę, 4 sloty. Elegancko. Mamy większą torbę i tą już możemy sprzedać. O, tą możemy sprzedać. Dobra. Czasami jakby zamyślę, albo gra mnie wciągnie tutaj do tego stopnia, że zdarzy mi się zapomnieć, o czym mówiłem właśnie przed chwilą. Nie wiem, o czym mówiłem. A, nie szkodzi. Możecie to zrzucać na karb mojego późnego wieku, albo coś. O, proszę, mam nową tarczę. To jest tarcza, to jest właśnie ta część tutaj. Zanim zaczniecie obrywać, to najpierw tarcza musi się zużyć. Jestem ciekaw, czy jakby tempo jej regeneracji jest gdzieś tutaj zależne od jakichś statystyk, ale chyba nie, co? Okej. Okay. Mamy taką tarczę. Co tu jeszcze jest? A, to jest questowy. Dobra. I zadanie żeśmy dostali. Tu mogę sprzedać starą tarczę. O, tutaj już chyba mogę. No widzicie. Mogłem teraz akurat, jak dostałem umiejętność salvage. A, zróbmy to. Rozwalimy coś tutaj. I teraz są jakby dwie torby. Jest jedna torba z rzeczami do craftingu. Gdzie ona była? Gdzieś mi to umknęło. Cholerne. Cholerny świecie. A to są quest itemy. 3. Wyraźnie więcej nie trzeba. Co my tu jeszcze mamy? Tego nie rozwalę. This item starts a quest at level 3. Okej. Okay. Już mam ten quest. Dobra. Dobra. Oddajmy kolejny. Zbierzmy nagrody. Kolejny poziom, 8. Tu się nie spodziewali, że dam radę, co? Amnesia i Moxie. Weźmy sobie Moxie. Dobra. Jeszcze mogę. To jest naciśnij tutaj, by przejrzeć albo rozebrać na części przedmioty, które rozebrać można. Najwyraźniej nie mam żadnych przedmiotów, które rozebrać można. Figure it out? Tell! To jest zadanie, które pokaże nam, jak rozbierać rzeczy. To jest jeden metr. W zasadzie tu. I co? I mam w plecaku już przedmioty. No proszę. Unusable crafting prototype. Dokonaliśmy. Mam dusty power core. Różne takie cuda. Experimental component. Teraz zaniesiemy to tutaj. A widzicie, jednak każdy aspekt rozgrywki, nie trzeba tego poznawać samodzielnie. Gdzieś tam na jakimś etapie zobaczycie questa, który wam to wszystko wytłumaczy. A nie powiem, że wszystko rozumiem, aż taki bystry to nie jestem, by zobaczyć. Ja zresztą te teksty tak troszkę przeskakuję. Nie chcę czytać tego wszystkiego. Liczę trochę na moją wrodzoną inteligencję, że potrafię rozpoznać, co tu należy robić i w jakiej kolejności. To oczywiście może być błędem, bo po pierwsze wrodzonej inteligencji mogę mieć niedosyt, znaczy niedostatek, a po drugie może to być bardziej odrobinę skomplikowane. Ale to nic, nie szkodzi. Intuicyjnie dużo rzeczy się też poznaje. Dobra, oddaliśmy questy. Cholera, późno się robi, posiedziałbym tu z wami. Wiecie, bo ta beta się kończy. Ta beta się kończy za pół godziny praktycznie. Chciałbym posiedzieć jak najdłużej w tej grze. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich tych, którzy oglądają to ze mną. Dla mnie to fajna zabawa, ale wiem, że nie musi się to wszystkim podobać. Okej, okay, dobra. Nie wygłupiajmy się. Sprawdźmy. Ojojoj. Patrzcie, to jest Bazaar Shield, to jest ten quest, co tam żeśmy. 850 metrów stąd. Kawał drogi, co? Ale trzeba się tam wybrać. To jest 4 questy do oddania. Rzućmy jeszcze raz okiem. Gdzie to nas kieruje?
Może być tu. Albo tu. Zobaczymy. To Blood jest gdzieś bliżej. Ale tu pójdziemy. Kusi mnie, żeby sprawdzić, co tam ciekawego się wydarzyło z tym całym bazarem. To jego rzeczy żeśmy znaleźli. To jest informacja na temat Salvage. Co? Można jeszcze sobie... No dobra. Otwórzmy sobie plecak. Bardzo jest zgrabny ten interfejs. Quest items sobie opuścimy. Gdzieś jeszcze jest jeden baton. Jak już damy Salvage... A inaczej wygląda ten interfejs i ten, nie uważacie? Te itemy są, te guziki są troszkę przestawione. I tu też wygląda inaczej. Okej, powiedzmy, że rozumiem. Takie rzeczy można w ogóle salvage'ować. Znaczy, to by trzeba tutaj. Teraz, jak się podniesie przedmiot, to się zmieniają te ikonki. No dobrze, Dajmy sobie trochę czasu. Tego nie może. Dobrze. Okej. O, to jest znowu taka struktura wzniesiona przez... Jak się nazywają ci, co ja ciągle o nich zapominam? Osadnika przez Settlera. Czyli przez podprofesję taką, jakby mówiłem o tym. Ale zdaje się, że questy są posortowane ze względu na odległość. Dobra, ale mamy już... Dobry kierunek? To jest pod ziemią, kurczę, pieczone, no. I teraz bądź tu mądry i szukaj tej dziury. Czy ona gdzieś na mapie jest oznaczona? Surveillance. Tu, dobrze. Dobrze, mamy mniej więcej kierunek. Czyli to jest, żeśmy eksplorowali te podziemia, ale najwyraźniej znalazłem zbyt szybko wyjście. A może nie? Może nie? Za chwilę się przekonamy. Bardzo, bardzo jest to pod ziemią. Okej. Cholerny świat. Można jednak zejść tutaj. Wow! Ostatnio byłem ostrożny, co? No i znowu musimy się tutaj z tymi potykać. A to jakby jeszcze postać ma umiejętność specjalną, co zwiększa możliwości bojowe. Głupiec ze mnie, że o tym wcześniej wam nie wspomniałem. A nie pokazałem w użyciu. Aktywujecie to, drastycznie zwiększając ilość zadawanych obrażeń. To w krytycznych sytuacjach może się przydać. Dostajemy jakiś bonus, ale... Jest. Wydawało mi się, że to... Double kill. Musiał się temu przyjrzeć, bo to ma... To cały czas właściwie można mieć uruchomione. Ja bo poprzednio grałem trochę inżynierem. Uruchomiłem to, nie? Zobaczcie. A rany boskie. 25 spell power to activate. Dostajemy po prostu bonus do obrażeń, jak to mamy aktywny. No. Inżynier ma taką specjalną zbroję, którą zakłada i zwiększa się... Zwiększają się jego zdolności bojowe. I nagle mojej mili okaże, że ja jestem mega wymiataczem teraz. Tak mi było ciężko tutaj. Spokojnie, coś tutaj mam jakiś... Aha, informacja, co się znalazło w inwentory, tu się pojawia. Double kill. Triple kill. No, spokojnie. Mamy miksturkę. Razem jej użyjemy. Ja wcale nie jestem taki pro. Znaczy, taki mocny, jak mi się wydawało. Zniknęło. To jest...
Lara, przyjrzyjmy się temu dokładniej, tej mechanice tutaj. Może to się wyłącza po jakimś czasie. Poszedłem w złą stronę. Poszedłem w złą stronę i już wracam na właściwy tor. Cholera. Nigdy jeszcze nie... To nagranie trwa już ponad półtorej godziny. Nigdy takiego dużego pliku nie wygenerowałem MP4. Mam nadzieję, że się nie popsuje, mi się pociął. Znaczy, jeżeli jesteście tu ze mną i oglądacie, to można dwa wnioski wyciągnąć. Albo się nie popsuł, albo spędziłem kilkanaście godzin go naprawiając. Nie wiem, czy miałbym siłę naprawiać, więc... Double kill. Dobra. To się wyłączyło teraz. To się chyba wyłącza po jakimś czasie. Nie ma informacji na temat tego, jak to dokładnie działa i... Spokojnie, 180 metrów jesteśmy od odkrycia. Tu jest jakiś zakręt. I za tym zakrętem pewnie znajdziemy to. Nas interesuje. Dobrze kombinuję? No tak. Double kill. Dobra. To się cały czas gdzieś tam zwiększa. W zależności. Odpalmy to. Co będziemy tam? Co chwila? Najwyraźniej to jest taki. Zresztą R się wciska jak reload trochę. Double kill. Reload, znowu. Ale dobra, w którą stronę zmierzamy? 50 metrów tutaj. Spróbujmy tych trafić. Double kill. Mamy to. Jest coraz mniejszy ten pasek. Zdaje się, że im to jest pełniejsze, tym dłużej trwa efekt tutaj. No proszę. I am concerned about what has happened. No proszę, jakiś achievement taki konkretniejszy żeśmy dostali. I tutaj jest kolejna drabinka. Pytanie, dokąd ona nas poprowadzi? W zupełnie innym miejscu. Wow. No pięknie, pięknie. No dobrze, moi drodzy, kurczę. Wiecie, zawsze jak mówię, no dobrze, moi drodzy, to znaczy, że będę kończył. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali ze mną do końca. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, jeżeli żeście obejrzeli. Myślę, że znajdzie się kilka takich osób. Wiem, że materiały MMO nie są łatwe w oglądaniu, ale było mi bardzo miło. Zatem pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jeżeli jest was trochę, to pewnie nagram trochę materiałów w tej pełnej wersji gry. Ale z drugiej strony konfliktu zupełnie, ponieważ ja mówiłem, że będę grał wygnańcami, a nie Dominium. Ale tak czy siak, było mi cholernie miło gościć was tutaj przez te, nie wiem, można by powiedzieć parę odcinków. Chciałem powiedzieć parę godzin, ale to była przesada, nie? Parę odcinków. Trzymajcie się. Hej, hej.